Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej części jakby serii kariery. Tym razem to będzie kariera Zlatana Ibrahimowicza. Głosy przewyższyły głosy Messiego. Chodzi mi o głosy Ibry. To się cieszy swoją wyższością, że Zlatan przebił Messiego w głosach. Nie wiem, może to się jeszcze zmieni, ale miał być Messi. Będzie Ibra. Dobra, nowa kariera. Ale bez lagów. Znowu proszę. I to będzie teraz Francja. Trochę przelecimy. Bierzemy Paris Saint-Germain. Pięknie. Czemu ma teraz 4,5 gwiazdki? Tego nie rozumiem. A gdzie Ibra? A nie, znajdzie się pewnie gdzieś. Mam nadzieję. Dobra. I pięknie. Szukamy aktualizacji dla tego składu. I gdzie jest Ibra? Jest. Jest nasz Ibra. Pięknie. I zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie mi się nim równie dobrze grało jak wczoraj CR7. Przy okazji sobie ogarnąłem cieszynki do Ibry. Mam nawet je zapisane, więc wiecie, no Ibra musi pokazać swoją cieszynkę. Jedną i drugą. Naraz. A, znowu to samo. Sobie muszę od razu zapisać, żebym ja przypadkiem nie odpisał tego drugiego trybu kariery dla... O właśnie, tego nie mogę sobie nadpisać, bo będzie kapowo. To będzie Scorpio, Ibra, Kadabra. Pięknie zmieściło się. No i ładnie. I mamy overall 90. Trochę mniejszy od Ronaldo, ale wzrostem to wręcz naprawdę przebija. Okej. Zobaczymy, jakie mamy tutaj wymagania co do Zlatana. Mieć lepszą ocenę niż 8,4. 24 bramki przynajmniej w sezonie. Nie będzie to łatwe. I 8 bramek dla drużyny. Nie, asyst, przepraszam. O kurde, musimy 8 asyst zrobić. To będzie ciekawe wyzwanie. Dobra, wyszukujemy dla nas meczu. To już od razu będą mecze na takie mistrzostwa UEFA z Deportivo. Za bardzo nie znam się na tym składzie, klubie, przepraszam, hiszpańskim. Tyle wiem, że jest z BBVA, a reszta to jakoś mnie mało obchodzi. I takie mam wrażenie, że chyba nie będziemy mieli większych problemów z pokonaniem tego klubu. Widzę, że tutaj tak będziemy dzisiaj rozgrywać mecz w takim oto składziku. No dobra, to zaczynamy, nie? Ładnie Ibra. Dawać tu jakieś swoje koszulki. A weźmiemy te. Okej, no to zaczynamy. Gramy jako Ibrahimowicz. O, aż nie mogę doczekać po prostu, aż użyję jego cieszynek. Czemu gram lawet sim? A? Pewnie mam przelobować. Co takie słabe loby? Lawet sim. O, mogłeś zawsze celniej trafić. Ale lawet sim tu masz po... Kurde, nie, mnie właśnie denerwuje bardzo lawet sim, że nie kumaty jest trochę co robi. Chociaż ja go tu nie chcę krytykować czy coś, tylko po prostu no bardzo wkurza w czasie gry. Co? Jak to już wyszedłem spoza linii? Ło! Ale ładnie trafiłem. Nawet nieźle mi to poszło. No to trening taki lobowy zaliczony bardziej. Dobra, zaczynamy. Okej.
Paris Saint-Germain kontra RC Deportivo na stadionie Parc des Princes. I mam nadzieję, że Ibra pokaże najwyższą klasę, żebym ja tylko o tych cieszynkach nie zapomniał z tego wszystkiego. Bo będzie cieniutko. Założę się, że to będzie równie banalnie jak w poprzednim meczu, bo nie ustawiam sobie poziomu trudności. Dobra, Ibra przy piłce. Jak ich tu dwóch przedryblował naraz? To jest niesamowite. A zrobimy sobie teraz... O! Średnio mi to wyszło. Piłka powinna być nasza, ale widzę, że zabrali nam. Kurde, wiem. Kaleczę Ibrę. O kurde, ale co tu się stało? Kto? Ja niby sfaulowałem. Nie wyglądało to nawet na to, żebym ja mógł faulować. Dobra, nie mogę też Ibry tak za bardzo marnować. Było to w przypadku też Cristiano. Ale no, muszę po piłkę dotrzeć. No, coś zrobił. Na razie Ibra tak musi się rozgrzać, zanim rozpocznie swoje naprawdę prawdziwe rozegrania. Czekam na podania od swoich kompanów. Dobra. Oczekuję podania. No. Nie skomentuję tego, bo miałem nadzieję, że będzie karny. Ale dobra. Sędzia tak stawia sprawę. Dobra, podają do siebie, ale wolałbym, żeby to Ibra dostał piłkę i coś zrobił z nią. Można? Można prosić o piłkę? Kurde, no! Zajebiste! Zajebiście się Ibra ustawił. Co ja zrobiłem? A jego ocena powoli spada, więc muszę albo dobrze to wykorzystać, ale ten mecz wydaje się taki trochę inny od poprzedniego. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem takich zamiarów Paryżanów. No w sumie Paryżanie bardzo defensywnie grają i potrzebują więcej czasu, zanim ruszą na taki atak i zaskoczą. No tu nie wiem dlaczego, że on tu spudłował Lavezzi. Kurde, wkurza mnie trochę on. Czekam na podanie do mnie, żeby Ibra mógł coś z tą piłką w końcu zrobić. Na razie jest pewnie zły na swoich partnerów, że nie podają do niego w ogóle. Może raz by ruszyli po rozum do głowy. Aha, no i stracili piłkę. Świetnie. A Ibrze cały czas pozostaje ocena 5-9. O jest. Nie, muszę rozruszać Ibrę. Teraz spadło do 5-8. O! Podniosła się z powrotem do 5-9, bo musiałem wykonać jakiś jeden ruch, ale o, jest, wracamy. O Jezu, jak mogłem Ibrom strzelić w słupek, no. Okej, zdarza się, naprawdę. To się tylko zdarza mnie. Ale podniosła się lekko ocena. Na razie jest kupa, bo jest 0-0. Myślałem, że już będziemy chociaż jakąś mniejszą przewagą prowadzili. Dobra, ale czas już strzelić. A no serio. Kurde, nie mogę się doczekać, aż strzelę Ibrą bramkę. I zrobię te cieszynki. No podaj do mnie, no. Dobra. Był spalony. Oj, coś czuję, że ten mecz będzie ciężki. Jeżeli chodzi o zgranie. Adrien Rabiot tak trochę średnio gra u Paryżanów. Muszę wziąć znowu tą piłkę. No jedyny minus Ibry to jest to, że jest powolny. Nie ma tak dużo tempa, jakby się to wydawało. Dobra. Trzeba kombinować. Dobra, idzie... serio. Nie, jakoś dziwacznie mi się gra Ibrą w 15. Jeszcze mi nie grałem. Znaczy, na pewno nie zdobędę go na fucie. Ale... Ło! A to było dobre. No, tylko, że teraz stracił piłkę.
Ale to odebranie piłki to już na poziomie, naprawdę. Kurde, tylko odebranie piłki tym. Okej, nieporozumienie, wykorzystamy to teraz. Chciałbym zmienić w ogóle. Dobra, chyba będę musiał tylko podać, ale oczekuję od nich tego samego. Pięknie. Dobra, Ibra, czas, żebyś strzelił bramkę dla Paryżanów. Ach, tak bardzo źle z tobą? Ocena cały czas taka trochę lipna. No muszę coś w końcu zrobić. Coś dziwnie to Deportivo gra. Tak bardzo defensywnie, bardziej chyba niż Paryżanie. Nie wiem z czego to się wzięło. O, nawet takie podania potrafią robić. Żeby się nie okazało, że zacznę przegrywać ten mecz. Dobra, 6,5 dla Ibry. Ale spadło znowu. Dobra, Ibra znowu przy piłce, podaje do swojego. Trochę zaatakowałem tym Ibrom i znowu dostałem ujemny punkt. Znaczy ocenę bardziej. Nie, muszę tak podejść, żebym dostał piłkę. No, bronią się. To jest aż dziwne, że Paryżanie nie potrafią sobie poradzić z takim klubem jak RC Deportivo. No, to już kontrowersyjnie brzmi. Dobrze, dobrze. O! Dlaczego nie zagwizdał? No tego już nie rozumiem w ogóle. No i dobrze, gwizdać. Gwizdać na tego arbitra, bo to jest aż śmieszne. Baczcie, ale ten mecz wydaje się taki ponury. Nie rozumiem, jaka jest tego przyczyna. Może teraz coś Ibra odpali? Ibra! No i obronił. Dziwne. Ale pierwszy celny strzał. Muszę się jakoś Ibrą dobrze ustawić. O, okazja. No i nie wierzę, ten bramkarz ich broni. No dobrze, widzę, że mecz będzie bardziej wymagający, zważając na to, że gram Paryżanami. Nie, ciężko. Ibra na razie ma ocenę 6,5. Tu jakiś bramkarz taki murzyn trochę, bardziej bym powiedział. Ibra miał wiele okazji. Szkoda, że ich nie wykorzystał. Dobra. Aha, super. Ciekawe. Oczekuję podania. No podawać do mnie. Jeszcze macie parę minut meczowych. Dobra, dobra, dobra. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. I teraz, jak to było? Dobra. No nie! Chciałem zrobić tam cieszynkę. Czemu mi się, kurde, już nie zdążyło? Dobra. Ale jest Ibra, jest bramka. Muszę się postarać chociaż o hat-tricka, bo w ramach tego, że w pierwszej połowie tak bardzo mu słabo szło, o, całe PSG się zebrało. No tutaj trochę dribblingu. No, w końcu Ibra musiał go oszukać. Ale bronił dobrze. Dobrze, Zlatan Ibrahimowicz. Pierwsza bramka w ostatniej minucie pierwszej połowy. Może coś to się zmieni. Ocena 8-3 jest na razie. I uważam, że nie jest tak najgorzej. Zawsze mogło być tragicznie. Ale jak dla mnie, pierwsza połowa słaba. Jak dla mnie, jak i ze strony Paryżanów. W ogóle mniejsze zgranie jest niż u Królewskich. Bo tamto 3/4 składu to są same gwiazdy. A w PSG to tylko Ibra się jakby wyróżnia. Ale jest 1-0. Ibra strzelił. Chciałem zrobić cieszynkę, ale coś nie poszło. I widzę, że tu mamy jeden mecz. Monaco kontra Empoli. 2-1. Czyli Monaco wygrywa jedną bramką. No Ibra już tu widzę trochę zmęczony, ale myślę, że nie aż tak zmęczony niż był wczoraj Cristiano. No mamy 6 celnych na 8 trafionych, z tego mamy dwie niecelne. Dobra, trzeba teraz naprawdę postarać się. Oczekuję więcej podań. A jak będziemy mieli już hat-tricka, to jeszcze jakieś asysty walniemy od Ibry. No podać do mnie, no podać. Czego się boicie? Dobrze. Ło. No nie wiem jak.
jakim cudem ten ich bramkarz broni tak bardzo dobrze. Aż się potem dowiem, co to za jeden w Deportivo i jak on tak może bronić dobrze. Dobra, podanie do Ibry. Nie ma podania, bo już stracili piłkę. Oczekuję naprawdę porządnych akcji ze strony Ibrahimowicza. A jak mu dzisiaj nie pójdzie, to innym razem. Pięknie, pięknie. Kurde, już stracił piłkę. Musimy teraz walczyć o odzyskanie, bo czas ucieka, a chciałbym zdobyć cenną bramkę jeszcze. No dobra, widzę, że się nie będziemy mogli za bardzo tutaj pchać o to. Dobra, teraz trzeba szybciej pobiec, żebyśmy mogli dostać piłkę. Może zrobię jakieś dośrodkowanie i wolę li podać do przeciwników. Dobrze, mamy piłkę. A ja wam nie podam, wy też mi nie podawaliście. Dobrze, Ibra, Ibra. Jednego, drugiego, trzeciego wymija. Bawimy się piłką. Pięknie. Kiwamy tutaj przeróżnych przeciwników. Zastanawiamy się, co zrobić. O, mogło być gorąco. Ibra, ocena 8-8. Nie jest źle. Choć liczę na to, że... O, zmiana jest. Thiago Motta wchodzi za Adriana Rabiota. I... Joan Dominguez za jakiegoś Alexa. Czyli po zmianie mamy. Dobra, oczekuję teraz na tego, że zawalili akcję. Ale znowu nasza piłka. No, podawajcie mi te piłki, co? No nie, no nie podali mi. A byłem bliżej. Naprawdę, byłem bliżej. Dobra, Ibra. Przy piłce. Skup się. O! Dobrze. Skupienie. Ach, ciężko się gra Ibrą, będę szczery. Jeżeli chodzi o mój poziom doświadczenia, to jest ciężko dobrze grać Ibrą. Nie wiem, Ronaldo się wydaje taki banalny w swojej istocie, a Ibra to wręcz przeciwnie. No i już straciłem piłkę, nie wiem jakim cudem straciłem tak szybko. Nie wiem, muszę jakoś odzyskać. Aha, fajnie, jakieś zderzenie czołowe. No podać mi tą piłkę do Diaska, dobrze. Okej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wymijać tu wszystko. Kurde, nie. Coś mi nie idzie. Albo mnie dzisiaj nie idzie ogólnie w FIFA, albo po prostu Ibra jest taki ciężki. Dobra. Podaj, podaj mu żoj. Nie podał. No podaj to! No podaj to! Podaj, podaj! Co jest? Kurde, mi tu faulują. Czerwoną mi tu proszę dać dla niego. Będzie czerwona? Będzie czerwona? Nie, żółta. Dla kogo? Celso Borgesa. Albo Celso Borgesa, nie wiem jak to się czyta. W ogóle nie wiem skąd on jest. A nam sfaulował Ricardo. Co to za jeden? Poznaję to coraz bardziej nowych piłkarzy. Znowu jakaś zmiana. No co mnie to obchodzi? No dobra. Zrobimy... Znaczy ja nie strzelę z wolnego, to jest pewne. No właśnie. Raz nie umiem strzelać z wolnego tak dobrze. Ale mamy ocenę dość wysoką. Prawie taką jak Cristiano. Dobra, ale chcę strzelić bramkę i użyć cieszynek. Takich jakie sobie zapisałem. Dobra. Podaj, podaj, podaj! Podaj do Ibry! Podanie do Ibry! Pięknie! Trzymamy! Pięknie! No! Kapnął to! Tak jak chciałem. No. Jeb! To już był gol z zaskoczenia. I piękna cieszynka na zakończenie. Pewnie jeszcze będzie cutscenka. Ładnie, no. Ibra. Stara się jak może, pomimo tego, że jest wolny. No i jest kascenka, jak kopnął tą flagę. O to mi chodziło. Tylko jeszcze chciałem, żeby on tak wyprostował łapy przy bieganiu. Nie wiem, może jeszcze jak strzelę hat-tricka, to coś się wyczai. Dobra, jest 2-0 dla Paris Saint-Germain. Deportivo przegrywa i nie sądzę, żeby mogła nadrobić takie straty. Może jeszcze się pokusimy o hat-tricka.
O ile Ibra już nie będzie w stanie zmęczenia. Teraz nie możemy sprintować za bardzo ładnie. Odzyskaliśmy piłkę. Ibra teraz musi jedynie to czarować. Czarować! I tylko czarować. No. Nie wiem, czy jeszcze uda nam się hat-tricka zdążyć trafić. Ale jak będziemy mieli zgranie i po prostu zespół i współpracę, czyli wszystko naraz w sumie, to uda nam się hat-tricka nawet trafić. No dawaj, no. Co? Myślałem, że on już tą piłkę straci. Znaczy, co on robi? Dobra, piłka nasza. Teraz oczekuję podania. Biegnie, 9,5 ocena. Możemy przebić ocenę Cristiano Ronaldo. Tylko po prostu musimy wykonać jedną akcję. O! W sumie też może być. 3 do 0. Lawecji. Tutaj asysta od Ricardo. Mam na tym. Chyba mi się wydaje. No i Lawecji. Taki sweaty gol na pożegnanie chyba, żeby po prostu już dobić przeciwnika. 3 do 0 i wątpię, żeby już Paris Saint-Germain przegrał ten mecz. 81 minuta. O, wchodzi teraz jeszcze Lucas. Już poznaję po twarzy. Za Pereirę. No dobra. Chciałem hat-tricka, ale widzę, że chyba będzie z tym ciężko. Ocena 9,5 nadal. Dobra, jedziemy. Kurde, żem to. Na życzenie, żem sobie to zmarnował. Po prostu na życzenie. Chcę hat-tricka. Będę walczył. Jeszcze mamy 6 minut plus doliczony czas. Dobra, jedziemy. A, może na truchciku, bo wątpię, żeby ktoś nas mógł okiwać. A, żem to zmarnował. Po prostu. Kurde. Ale zajebiście, że strzelił chociaż te dwie bramki Ibra. Jakoś się postarałem w miarę możliwości. Może teraz Bachebekiem strzelimy, który zastępuje obecnie Ibrę. Żeby po prostu zakończyć. Ale myślę, że i tak już nie ma to znaczenia większego, bo wygrywamy wynikiem 3 do 0. Wynik może nie jest aż taki wielki, ale jak dla Paryżanów to jest dużo. Jeszcze jak Ibra strzelił dwa razy, to jest coś. Ale nie chodziło o to, żeby kopnął flagę i taki cel sobie zrealizowałem. Pięknie po prostu. Dobra, wyciep tą piłkę. To jest jakiś jeden z tych najsłabszych paryskich bramkarzy. No już nie sądzę, żebyśmy coś jeszcze mogli strzelić. Teraz tylko musimy się bronić. I to nam tyle zostało. Dobra, jeszcze może Bachebekiem. Jak ładnie ich wykiwamy, pewnie. Pięknie. 4 do 0 i po prostu już Deportivo nie ma nic do powiedzenia. No, po prostu to było łatwe oszukanie przeciwnego bramkarza, no i efekt bramki. No i 4-0 i mam nadzieję, że już mecz się zakończy za chwilę, dokładnie już teraz się skończył i Paryżanie wygrywają 4 do 0. Wynik nie najgorszy, choć oczekiwałem, że Ibra strzeli hat-tricka. Nie ma asyst. 10 celnych na jedno pudło. Ocena 9,4. Jak dla mnie najbardziej. Jak najbardziej zasłużenie dostał taką ocenę, bo też przebiegł większość boiska, jak widać. W niektórych miejscach był częściej. Kluczowy dribbling 4. No, nie najgorsza ocena. No tylko z tym posiadaniem piłki to miał trochę przewalą sytuację. Ale to muszę jeszcze ogarnąć Ibrę, ale zrobiłem tą cieszynkę, o którą mi chodziło. Czyli kopnięcie w chorągiew i po prostu Zlatan jest zawodnikiem meczu 9,4.
Teraz siedzi na ławce, no bo doznał już po prostu zmęczenia. Bachebek i Lawecji po jednej bramce. 4-0 Deportivo wyeliminowane. I zobaczymy w przyszłości. O, Monaco wygrało 4-1. To nawet nieźle ich rozłożyli. W sumie PSG lepiej się odegrało. Dobrze. Mogę chyba zakończyć już odcinek. Mnie się ogólnie podobało. Ze względu na to, że w ogóle mogłem pobiegać Ibrą i po prostu podryblować, pokopać. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No i te cieszynki, które odwaliłem. Chciałem jeszcze rozłożyć te ręce, jak on to robi, ale to już po prostu nie ogarnąłem. Następnym razem może mi się to uda do perfekcji. Póki co kopnął flagę, strzelił dwie bramy i po prostu już musiał wyjść z boiska. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Następny mecz z kim to będziemy mieli? O, sobie po prostu już ruszymy. Z Elche. Czyli znowu z hiszpańskim klubem, który raczej nie powinien dużo wymagać od paryżanów. No i do następnego odcinka kariery z Zlatanem Ibrahimowiciem, a jutro będzie Lionel Messi, który miał być dzisiaj. Dobrze, trzymajcie się, na razie. Yo.